Radomierzyce. Niewielka miejscowość, która znana jest przede wszystkim poszukiwaczom sensacji, różnych tajemnic. Ponieważ tutaj, w pałacu, pod koniec II wojny światowej, Niemcy mieli jakoby zgromadzić archiwa, bardzo ważne dla III Rzeszy, ale też, jak można się zorientować, czytając różne dokumenty, miały to być dokumenty dotyczące różnego rodzaju donosicieli, dotyczące konfidentów, i one miały to stać się jakoby kartą przetargową już po wojnie. Stąd też, według nie do końca potwierdzonych źródeł, tutaj miał przyjeżdżać sam Walter Schellenberg, który między innymi nadzorował, powtarzam to oczywiście bez pewności, czy tak było, miał nadzorować składowanie tych dokumentów w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu zamku. Z Radomierzycami wiąże się również nazwisko tragicznie zmarłego byłego premiera Polski Piotra Jaroszewicza, ale przede wszystkim chcemy dzisiaj skupić się na tych obiektach, które są ciekawe, historyczne i które tworzą niepowtarzalny klimat tej miejscowości. Niewątpliwie jednym z obiektów bardzo ważnych dla Radomierzyc, ale też przypominających historię tej miejscowości, jest tutejsza świątynia. Można się zorientować, już w XIII wieku był tutaj poprzedni kościół, który był kościołem katolickim. Z czasem jednak ta poprzednia świątynia uległa zniszczeniu i na jej miejscu powstał masywny gmach. Początkowo świątynie tutejsze katolickie były pod wezwaniem świętego Jerzego, ale dzisiaj kościół funkcjonuje pod wezwaniem apostołów Piotra i Pawła. Otoczony solidnym murem, zawiera w swoim otoczeniu cmentarz. Tutaj możemy też znaleźć bardzo ciekawe nagrobki pochodzące z bardzo odległej przeszłości. I warto przed wejściem na teren cmentarza zapoznać się z tablicą informującą o historii tej świątyni. Stara świątynia spłonęła w roku 1686, a na jej miejscu wybudowano nowy kościół, którego wznoszenie rozpoczęto w roku 1702, a działo się to za sprawą Joachima Zieglera von Lipphausena, który był nie tylko fundatorem tej świątyni, czy głównym sponsorem jej powstania, ale także miał ogromny udział w tworzeniu tutejszego pałacu. Przy kościele znajdujemy bardzo ważne obiekty, m.in. pomnik poświęcony żołnierzom, którzy polegli na różnych frontach wojny, a także kaplicę grobową rodu Zieglerów, która znajduje się po drugiej stronie świątyni. Pomnik wojenny ocalał między innymi chyba tylko dlatego, że znajduje się w obrębie cmentarza w pobliżu świątyni. Dotyczy oczywiście żołnierzy, którzy polegli na frontach I wojny światowej. Tutaj są wyryte zarówno ich nazwiska, jak i rok, w którym zginęli. Oczywiście cały monument opatrzony jest tradycyjnym wizerunkiem hełmów, no i prawdopodobnie zwieńczenia wyglądały nieco inaczej tych dwóch kolumn, natomiast można to zobaczyć na starych fotografiach.
Niewątpliwie tego typu zabytki, jak chociażby to epitafium, stanowią nieprzemijającą wartość historyczną tej miejscowości, ale tutaj również znajduje się jeden z najstarszych nagrobków rycerza Rossowa, który pochodzi z roku 1313, a tuż przy kościele widzimy imponujący naprawdę gmach kaplicy grobowej rodu von Ziegler, który powstał w latach 1710-1733. Bardzo wiele w tych wszystkich elementach jest tutaj takich motywów nawiązujących do przemijającego czasu i do śmierci, jak chociażby nad oknami kaplicy, owalnymi oknami, są umieszczone wizerunki czaszek. To wszystko miało przypominać o przemijaniu. Zachowały się stare drzwi, niemniej kaplica już dzisiaj jest obiektem mocno zniszczonym. Zapewne należałoby zająć się jej renowacją. A ten budynek, tak jak wspomniałem, pochodzi z lat 1710-1733, podczas kiedy sam mur cmentarny wybudowano tutaj w roku 1713. I wtedy w tym właśnie murze umieszczano różnego rodzaju epitafia nagrobne, te, które udało się ocalić. Dzisiaj większość mogił to są mogiły już powojenne. Jak wspomniałem wcześniej, mur wokół cmentarza, wokół świątyni, terenu do niej przyległego, został wybudowany w roku 1713. Wtedy też ocalono jeden z najstarszych nagrobków na terenie Dolnego Śląska, a może nawet na największym obszarze Polski. Ten, który tutaj właśnie widzimy, no dzisiaj jest zasłonięty krzakami, dzisiaj jest mało wyeksponowany, ale na pewno godzien jest tego, żeby zająć się jego renowacją i jakimś takim utrudnieniem wpływów atmosferycznych, ponieważ ta piaskowcowa tablica ulega erozji. Rycerz, który jest na niej przedstawiony, widać bardzo niewyraźne już są te zarysy jego sylwetki, a nagrobek ma dotyczyć roku 1313. Ktokolwiek byłby w Radomierzycach, a nie próbował odwiedzić starego młyna, no popełniłby wielki błąd. Budowla swoje korzenie zasadza w roku 1700. Oczywiście była wielokrotnie rozbudowana, poprawiana. Dzisiaj stary młyn służy jako kawiarnia, ale otoczenie tego budynku, cały ten przepych zieleni, który tutaj mamy, no nastraja takiego wypoczynku prawdziwego, tym bardziej, że gościom przebywającym towarzyszy szum wody, która przeciska się przez różnego rodzaju te przepusty. Cały ten obiekt jest dzisiaj prywatną własnością, niemniej gospodarze urządzili w nim i kawiarnię i dają możliwość zwiedzania urządzeń starego obiektu. Postaramy się wszystko to pokazać, jako że ta właśnie część Radomierzyc być może jest jedną z najbardziej atrakcyjnych dzisiaj dla gości tutaj przybywających. Oczywiście po setkach lat, które upłynęły od momentu wzniesienia tej budowli, bardzo wiele elementów, które niegdyś służyły też młynowi, zostało gruntownie odnowionych, tak jak chociażby tutaj ten kanał przetokowy wody. Widać zresztą tablicę informującą o tym, za sprawą jakich środków można było się tego podjąć. No te urządzenia dla każdego człowieka, który lubi oglądać dawne mechanizmy, no są też swoistą perełką. Tutaj
Stąd widzimy dalej piękne kamienne mosty przerzucone nad tą rzeczką, a widok nawet z tej kładki, który roztacza się na te budynki, dzisiaj pokryte nowym dachem, zadbane, ale też przypominające system budowy, jaki był dawniej tutaj stosowany. Wszystko to czyni z tego młyna, z tej kawiarni dzisiaj, z jej otoczenia, no miejsce naprawdę urokliwe i godne polecenia. Atrakcją też młyna starego jest to, że zachowano tutaj mnóstwo urządzeń. Dzisiaj oczywiście one nie pracują, ale posiadają tablice znamionowe, posiadają różnego rodzaju taśmy napędowe, które kiedyś przenosiły ruch obrotowy z specjalnego dużego wału, zasilanego na pewno właśnie tym kołem wodnym, który było na zewnątrz. No ale tak jak z wieloma urządzeniami technicznymi, stoją dzisiaj jako relikt przeszłości, bardzo ważny relikt przeszłości, bardzo ciekawy obiekt do zwiedzania. Spróbujemy pokazać też, co znajduje się wyżej. Młyn, jak sama nazwa wskazuje, był dla miejscowości i dla okolicznych wsi bardzo ważnym obiektem. Tutaj przyjeżdżali rolnicy, tutaj dokonywano przemiału. No i to stanowiło też o potędze gospodarczej całego majątku. Użytkowany również był po II wojnie światowej. Zresztą są tutaj tablice informujące o różnych urządzeniach, tablice nawołujące do bezpiecznej pracy. Możemy też znaleźć takie urządzenia, jak chociażby ta wykonana sklepek, trudno mi to fachowo określić, dzieża, takie naczynie, na pewno dodające uroku całemu temu otoczeniu. I nie trzeba wielkiej wyobraźni, żeby wrócić pamięcią do czasów, kiedy te wszystkie koła kręciły się, kiedy słychać było stukot poszczególnych urządzeń. Tak jak wielokrotnie w takich programach podkreślamy, jest to zabytek, który przez całe lata będzie jeszcze świadczył o jakiejś takiej myśli gospodarczej, która tutaj została ulokowana wtedy, kiedy powstawał majątek, kiedy to otoczenie starało się być samowystarczalne pod wieloma względami. Ten most z zachowanymi starymi balustradami prowadził jako jedna z dróg do Radomierzyckiego Pałacu, obiektu bodaj najbardziej dzisiaj znanego, jeśli chodzi o różnego rodzaju tajemnice z końca II wojny światowej. Przepływa pod nim rzeka Witka. Co warto w tym miejscu już zasygnalizować na temat pałacu? Otóż powstawał on w latach 1710-1732 za sprawą dworzanina króla Augusta II Mocnego, Joachima von Zieglera.
który był zresztą fundatorem tejże świątyni radomierzyckiej, w pałacu przez długi okres czasu był stworzony swoisty zakon dla panienek, ale zakon, który nie miał charakteru konsekrowanego. Były to w zasadzie dziewczęta świeckie, które tutaj jako wybitne osobistości z rodów szlacheckich wyznania ewangelickiego przebywały, tutaj się uczyły. Było ich 12. Wraz z nimi przebywała przeorysza. Joachim Stein, czy Joachim Stein, czyli pałac radomierzycki, który dzisiaj jest niedostępny, stanowiąc teren prywatny, jest budowlą naprawdę imponującą, która powstawała, przypomnę jeszcze, najogólniej rzecz ujmując, od roku 1710 do roku 1730, za sprawą Joachima von Ziegler, który tutaj podjął się budowy tego obiektu. Wcześniej, jak się można zorientować z różnych źródeł, w tym miejscu był jakiś zamek obronny. Z tym pałacem wiąże się bardzo wiele wydarzeń historycznych, o czym też na początku już wspominałem, zwłaszcza związanych z okresem II wojny światowej. To tutaj, w specjalnie przygotowanej sali, która miała być wzmocniona różnego rodzaju legarami, płytami pancernymi, przygotowano pokój, w którym miano umieścić, tak przynajmniej wynika ze źródeł, dokumenty, najbardziej tajne dokumenty III Rzeszy. Później, przez długi okres czasu, już po wojnie, stacjonowały tutaj wojska ochrony pogranicza, a dzieła zniszczenia, jak piszą autorzy różnych opracowań na temat tego obiektu, dokończono wtedy, kiedy tutaj zaczął funkcjonować PGR. Pałac jest odbudowywany sukcesywnie, tak jak wspomniałem, dzisiaj jest niedostępny, ale warto zobaczyć całe to piękne otoczenie, ponieważ sam park to też jest swoista perełka architektury zieleni, dzisiaj mocno w różnych miejscach zaniedbana. Na szczęście sam pałac ma, jak widać, najważniejszą część wyremontowaną, a więc dachy. Nie będziemy w stanie niestety pokazać wnętrza, nie mamy tam dzisiaj dostępu, ale przynajmniej z zewnątrz przypomnimy, jak ta piękna bryła jest wkomponowana w krajobraz Radomierzyc. Opuszczamy już Radomierzycę, przygraniczną wieś. Za rzeką zaczynają się już Niemcy, a ta historia, która tutaj w tych budowlach radomierzyckich tkwi, to jest przeszłość zarówno Niemców, jak i Polaków.